Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV i dzisiaj malutki, skromniutki secik DC Super Heroes. Zapraszam. Słuchajcie, mamy dzisiaj taki malutki zestawik, naprawdę malutki, 59 klocuchów, dwie minifigurki. Oczywiście jest Batman, jest impreza, mamy człowieka zagadkę. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, proszę Was, żebyście zostawili łapkę w górę. Jeśli Wam się podoba kontent na moim kanale. Kliknijcie subika, kto jeszcze tego nie zrobił, oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Teraz możemy przejść do tego odcinka. Słuchajcie, mamy tutaj Batmobil, niewielki, ale jednak Batmobil. Mamy Batmana, mamy człowieka zagadkę. Secik nazywa się Rabunek Człowieka Zagadki. Jest to zestaw 76137 z 2019 roku. Jak już wspomniałem, 59 klocków i dwa minifigi. Tutaj jest człowiek zagadka, bardzo fajny. Tak się nazywa w oryginale. E, ma jedną twarzyczkę. Z jednej strony taki swój e, melonik, charakterystyczny. No i tu jakiś łom. E, no, posiada on deskorolkę. Troszkę to jest śmieszne, natomiast jest to zestaw typowy z serii, tak zwanej podserii, może z serii Junior 4, czyli dla malutkich dzieciaczków. E, oczywiście to jest secik, który Filip gdzieś tam dostał. No, trochę jest starszy, no, ale mimo wszystko te zestawy też są gdzieś tam fajne. Tu mamy taki bankomat, który teoretycznie powinien wybuchać. Tu jest miejsce, zobaczcie, na dynamit, tu jest miejsce na ewentualnie drugi, ale z tego co pamiętam, chyba tylko jeden był w komplecie, ale nie jestem pewien. W bankomacie, oczywiście, co? Pieniążki, tak, charakterystyczna, standardowa stówka. Stolego dolców, tak to można nazwać, bo one chyba się tak nazywają, albo jakoś podobnie, nawet nie wiem, ale nieważne. Mamy bankomat, mamy człowieka zagadkę, mamy Batmana, który jest już bardzo charakterystyczny tych Batmanów, to my mamy naprawdę, naprawdę ogrom. One się różnią jakimiś y, drobiazgami, typu, że jeden ma pas, drugi nie ma, ma inną minkę, ten ma akurat dwie twarzyczki. Y, no, ale tych Batmanów mamy naprawdę sporo. Nawet ostatnio robiłem porządek i się dowiedziałem, że mamy jeszcze Batmana, który ma twarzyczkę zamienianą na nurka, też nie wiedziałem, nie wiem skąd go w sumie mamy, ale nieważne. Y, są dwa batarangi, tutaj przyczepione taki Batmobil, co jest fajne w tych zestawikach serii Junior, że nie mają naklejek, mamy tutaj nadruk na klocuchu, no i tam standardowy klocek z takim nadrukiem monitorka, to jest w zasadzie wszystko, zobaczcie tutaj z tyłu jakiś ogień, bo wiadomo Batmobil jedzie z zawrotną prędkością tu jakieś rury wydechowe bardzo fajnie mimo wszystko jest to zorganizowane i zbudowane choć niewiele, bo wiadomo to jest taka wielka płyta pod, e, płyta Podłogowa, e, nawet nie wiem, czy się demontują e, te koła. Nie, chyba się nie demontują, one są na stałe. Coś tutaj nadusiłem i urwałem, ale już szybciutko naprawiam. Także jak widzieliście, dajcie znać, czy macie coś takiego w swojej kolekcji. No, my mamy. Filip, generalnie gdzieś tam takimi małymi zestawami się bawi. Także spoko. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Zostawcie. Łapkę w górę, kliknijcie subika, kto tego jeszcze nie zrobił, dzwoneczek, aby być na bieżąco, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!